Witajcie, dzisiaj będzie porównanie klawiatur, dwóch klawiatur membranowych, solidne membranówki za nieco ponad 150 zł, dokładne ceny jakby co macie w linku w opisie filmu. Będzie to Genesis Rode 600 RGB oraz Sharkoon Skiller SGK5. Tak więc zapraszam na porównanie, zaczynamy. W dzisiejszym filmie porównam dla Was dwie ciekawe klawiatury membranowe. Klawiatury, które są, można powiedzieć, spokojnie solidnymi membranówkami z zakresu cenowego między 150 a 200 zł. Klawiatura Sharkoon Skiller SGK5 jest jakieś 40-50 zł droższa od Genesis Rode 600 RGB. Natomiast obie te klawiatury mają sporo ciekawych cech, o których dzisiaj postaram się Wam tutaj wspomnieć. Tak więc zaczynamy. No cóż, obie te klawiatury mają software, obie też mają diody RGB. No i diody te, jak na klawiatury membranowe, są bardzo przyzwoite, dość jasne, fajne nasycenie kolorów. W klawiaturze Sharkoona wygląda to troszeczkę inaczej, ponieważ są tutaj średniej wysokości nakładki mające 7 mm, czyli po prostu ta klawiatura jest, jakby nie było, bardziej płaska. Zobaczcie, tak wyglądają klawisze od boku, czy jakby nie było, klawiatura jest naprawdę bardzo płaska. Natomiast w przypadku Rode 600 RGB widzimy, że mam taki standardowy, wysoki skok klawisza. I co jeszcze? Jeśli chodzi o podpórkę pod nadgarstki, w torze jest ona zintegrowana. Natomiast w przypadku Skillera mamy tą podpórkę zdejmowaną, mocowaną magnetycznie. Więc jak ktoś nie używa, to sobie schowa do pudełka, a jak używa, no to będzie miał na magnesik. Też jak widzicie, obie klawiatury mają sporo klawiszy dodatkowych. Tutaj mamy klawisze programowalne od G1 do G6 i profile, nagrywarka makro. Tutaj też mamy 3 profile, mamy 5 klawiszy dodatkowych i mamy klawisze do zarządzania diodami. Mamy też oczywiście wszystkie kontrolki do zmiany jasności, prędkości i tak dalej. Są klawisze multimedialne, tak samo tutaj. No i różni się troszeczkę układ klawisza, ponieważ tutaj mamy klasyczny układ US, długie shifty, długi backspace, ale mały enterek, a tutaj mamy hybrydę pomiędzy układem UK a US, czyli długie shifty, długi backspace i do tego duży enter. I tak jak powiedziałem, tutaj klawisze są wyprofilowane, jest wysoki skok. Działają tak. Cicho, natomiast ta membrana tak dość solidnie tutaj odbija te klawisze, tak więc wrażenie naciskania mniej więcej bym porównał do przełączników mechanicznych typu Braun, a nawet może już takie jak w niebieskich, czyli dość mocno trzeba wcisnąć. A tutaj mamy niższy skok, klawisze pracują lekko i bardziej jak Brauny. Sobie klawiatury ciche i fajne. Mamy tutaj jeszcze kontrolki multimediów, wyłączenie dźwięku, wyłączenie podświetlenia. Natomiast w Sharkoonie mamy jeszcze panel multimedialny po stronie prawej do zarządzania dźwiękiem i dodatkowo mamy pokrętło do jasności klawiszy tutaj i mamy pokrętło głośności. Takie podstawowe, proste, ale funkcjonalne i bardzo przydatne. Jeśli chodzi o anti-ghosting, to obie te klawiatury mają bardzo dobry anti-ghosting jak na membrany. W Rodzie jest przyzwoity, da się wcisnąć kilkanaście klawiszy jednocześnie, natomiast w Sharkoonie jest specjalny system, gdzie praktycznie mamy N-key. Tak samo jak w klawiaturze mechanicznej, można wcisnąć bardzo wiele klawiszy jednocześnie i działa ten anti-ghosting bardzo żywawo. Jak dla porównania, w takim szybkim teście porównawczym w Rodzie 600 RGB udało mi się wcisnąć 14 klawiszy jednocześnie maksymalnie, natomiast w Sharkoonie 24 i ten anti-ghosting jest bardziej płynny, ponieważ w klasycznej membranówce czasem się ta klawiatura tak przyblokowuje przy tym wciskaniu wielu klawiszy, tutaj nie ma tego problemu, więc jest to taka namiastka mechanika, nie do końca hybryda, ale jednak płacimy te 5 dyszek więcej za właśnie takie dodatkowe opcje, jak chociażby anti-ghosting, praktycznie jak w klawiaturze mechanicznej. Tak więc podobieństwa. Obie klawiatury mają mnóstwo dodatkowych klawiszy, mają software, mają całkiem fajne diody RGB, które jeszcze Wam pokażę w ciemności, żeby nie było, że są całkiem fajne. Zobaczcie, nie wygląda to wcale źle w obu klawiaturach. Świecą przyzwoicie i dość jasno. No i różnice. Podpórki pod nadgarstki. Tutaj zintegrowana, tutaj odłączana magnetyczna. Dobry anti-ghosting, ale tutaj już zdecydowanie lepszy jak w mechaniku praktycznie. Do tego tutaj standardowy skok klawiszy, klawisze głębokie.
nakładki wyprofilowane, tutaj nakładki bardziej płaskie, delikatnie wyprofilowane, niższe nakładki, skok niższy. No dobrze, mam nadzieję, że to porównanie było ciekawe i przydatne dla Was. Widzieliście obie klawiatury porównane, jakie mają cechy i czym się od siebie różnią. Jeśli by Was interesowało jeszcze więcej informacji o tych klawiaturach, to macie osobne recenzje, też obszerne, tak więc zapraszam, linki są w opisie filmu, także do cen tych klawiatur. Na dzisiaj to wszystko. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, będę wdzięczny. Pozdrawiam Was, cześć!